Kolejny transport od sandomierskiej Caritas z pomocą humanitarną wyruszył dziś w drogę. Dwa wypełnione poprzeki busy o łącznej masie 7 ton mają niebawem dotrzeć do Zaporoża na Ukrainie, gdzie kolejny raz pomogą przetrwać przebywającym tam osobom wojnę. Caritas diecezji sandomierskiej przygotowała transport składający się z darów, które zostały przekazane przez hojnych parafian w ramach akcji Paczka dla Ukrainy. W przygotowanych paczkach znajdują się m.in. konserwy, woda, środki czystości oraz ubrania. Każda z przygotowanych paczek waży około 17 kg. Przystępując do tej akcji, zamówiliśmy 2,5 tysiąca pudełek, kartonów, prawda? One są dostarczane do parafii, do dekanatów. Te paczki można również odbierać indywidualnie z ulicy Trześniowskiej, jak również z centrum Caritas w Rudniku nad Sanem, jak również z biura, które znajduje się na ulicy Opatowskiej. Już wiele parafii, wiele wspólnot takie paczki wzięło. Te pierwsze paczki już trafiły na Ukrainę, a właśnie w dniu jutrzejszym kolejny transport, który pojedzie poprzez Caritas Lwów, pojedzie dalej do Zaporoża. Właśnie jutro zostaną przekazane nasi kierowcy pracujący w Caritas Sandomierskiej. Te paczki jutro dostarczą na Ukrainę, do Lwowa, a stamtąd pojadą już zorganizowanym transportem do Zaporoża i trafią do tych ludzi, którzy najbardziej potrzebują, również tam, gdzie no, w tej chwili obecnej toczy się wojna, toczy się ten konflikt. Ostatniego pakowania kolejnego transportu dopilnowywał ksiądz Tomasz Nadberężny, proboszcz parafii w Melitopolu w południowo-wschodniej części Ukrainy, który podziękował za konkretną pomoc, która zawsze dociera do najbardziej potrzebujących osób. Co tam jest najbardziej potrzebne, faktycznie też dociera i to stąd z Sandomierza, z Caritasu. Bardzo wielka pomoc, właśnie taka konkretna, jak jedzenie, takie produkty długoterminowe, które zawsze można wykorzystać w różnych warunkach, prawda, ciężkich warunkach, ale oczywiście też wszystko, cała też taka pomoc, higiena osobista, to co jest potrzebne dla kobiet, dla dzieci, prawda, nie tylko dla żołnierzy, ale też jesteśmy wdzięczni, że Caritas zawsze właśnie odpowiada na takie potrzeby, jakie są aktualnie potrzebne, czyli nie wysyłamy, nie zajmujemy miejsca jakimiś tam produktami, które są niepotrzebne, prawda, też jesteśmy wdzięczni za zawsze, była taka od razu bardzo szybka odpowiedź na te potrzeby, które były zgłaszane i przez wojskowych, na przykład było zimno, był początek wojny, były potrzebne śpiwory, karimaty, ciepła odzież, od razu zostało to bardzo szybko, sprawnie zrealizowane, dostarczone, także teraz właśnie jakaś woda, prawda, jest potrzebna, butelki, też no, jedzenie, to co zawsze żołnierze mogą przyjechać do naszego kościoła konkatedralnego w parafii Boga Ojca w Zaporożu i sobie odebrać. Transport z paczkami wyruszył już w drogę, jednak planowane są kolejne, podobnie jak kontynuacja akcji Paczka dla Ukrainy. Caritas diecezji sandomierskiej w ostatnim czasie zwróciła się do rodzin dzieci przystępujących do sakramentu pierwszej komunii świętej i bierzmowania o zorganizowanie paczek w klasowym lub szkolnym gronie. Od wybuchu wojny na Ukrainie z sandomierskiej Caritas do miejsc owładniętych wojną dotarło ponad 70 ton pomocy humanitarnej. Natomiast w ramach wspomnianej akcji Paczka dla Ukrainy do tej pory udało się zebrać około 400 paczek o wartości od 300 do 400 zł. Kolejny transport z pomocą na Ukrainę ma wyruszyć w najbliższą sobotę. Katarzyna Kaszluga, STV Info.